W tym filmie pokażę, jak programować zegar sterujący PCZ521 wersja trzecia. Gdzie możemy stosować taki zegar? Najczęściej wykorzystywany jest on do zautomatyzowania pracy urządzeń podgrzewających wodę, jako zegar sterujący do bojlera i grzejników. Doskonale sprawdzi się również podczas sterowania oświetleniem, klimatyzacją czy roletami. Pozwala na zredukowanie strat energii. Pokażę też, jak przyłączyć go do prądu. Oto schemat podłączenia, bardzo prosty. Zasilanie, sterownik, zegar sterujący i odbiór. W tym wypadku jest to jedna lampa. Oczywiście może być całkowicie coś innego. Przewód neutralny do zacisku numer 3. Przewód fazowy do zacisku numer 4. I faza do zacisku numer 1 do styku, do zacisku styku normalnie otwartego. Styki mają obciążalność do 16 A. Jeżeli byśmy chcieli podłączyć odbiory o większych mocach, należałoby użyć jeszcze dodatkowo stycznika do sterowania tymi odbiornikami. I faza do zacisku numer 1 przez styk normalnie otwarty i do lampy. Po załączeniu napięcia na wyświetlaczu zegara pojawia się typ zegara oraz jaki jest wgrany soft do tego zegara oraz godzina. Jeżeli nie było ustawionych wcześniej programów, to rozpocznie pracę w trybie ręcznym. Wyłączymy sobie to oświetlenie i rozpoczniemy ustawianie parametrów zegara sterującego. Zrobimy to najpierw za pomocą przycisków umieszczonych w zegarze, a później za pomocą aplikacji do telefonów i tabletów pracujących w systemie Android i wyposażonych w moduł komunikacji bezprzewodowej NFC. Najpierw ustawienie daty. Rok, miesiąc i dzień. Godzina. Wybieramy za pomocą przycisków plus, minus, potwierdzamy przyciskiem OK. Godzina ustawiona. Programów na razie nie ustawiamy. To jest do edycji programów, do kasowania programów i do modyfikacji ręcznie lub automatycznie. Na razie nie mamy ustawionych programów automatycznych, nie mamy możliwości wyboru. I informacja o systemie. Zegar posiada 500 komórek pamięci, to znaczy możemy wydać 500 rozkazów lub 250 par załącz-wyłącz.
Teraz wykasujemy sobie wszystkie programy, czyli 500 komórek pamięci. I powrót do głównego ekranu. Zaprogramujemy załączanie i wyłączanie lampy. Najpierw wybieramy dni. Możemy wybrać pojedynczy dzień, dni robocze, dni weekendowe lub codziennie. Potwierdzamy OK i wybieramy godzinę. Zaprogramuję ten zegar w odstępach minutowych od 12 do 12.08, aby zobaczyć efekt naszego programowania w postaci załączania i wyłączania lampy. Pierwszy program w pamięci sterownika i od razu przystąpił do wykonania zadania, czyli załączył lampę. Teraz należałoby zaprogramować wyłączenie tej lampy. Gdy tylko zatwierdzimy program, od razu sterownik przystępuje do jego wykonania. Właśnie oto wyłączyła się lampa. Następny program, właściwie następny rozkaz wydawany temu sterownikowi, będzie to rozkaz załącz lampę o godzinie 12.03. Następny program, czwarty, wyłącz lampę o godzinie 12.04 w sobotę. Proces ustawiania za pomocą przycisków na sterowniku jest dość czasochłonny. Aplikacja przeznaczona do telefonów komórkowych systemu Android znacznie skróci ten proces. Ale dobrze jest też poznać, w jaki sposób ustawia się taki zegar za pomocą przycisków na nim umieszczonych. Przyspieszmy trochę. Symbol zegara widniejący na wyświetlaczu informuje nas o tym, że wykonywany jest program. I teraz troszeczkę zwolniłem i ostatnie wyłączenie o 12.08. Możemy też sterować zegarem ręcznie. Wchodzimy w ustawienia. Modę zatwierdzamy i wybieramy hand. I możemy za pomocą przycisku plus minus załączyć i wyłączyć lampę, na przykład w celach kontrolnych. Oczywiście każdy wpis możemy modyfikować lub kasować. A teraz wejdziemy na wyższy poziom sterowanie bezprzewodowe. Ze sklepu Play pobieramy konfigurator PCZ.
firmy F&F. Wybieramy. I klikając zatwierdzamy. Aplikacja pobrana i zainstalowana. Włączamy moduł NFC w telefonie. Aplikacja sama o to zapyta. I już możemy sterować bezprzewodowo za pomocą telefonu. Odczytamy za pomocą telefonu wszystkie dane, które wprowadziłem ręcznie do sterownika. Zbliżamy do sterownika i wszystko mamy już w telefonie. Za pomocą opcji edycji możemy dodawać, zmieniać, analizować wszystkie wpisy w sterowniku. Poprawiać błędy, zmieniać, edytować. Teraz za pomocą aplikacji dodamy jeszcze dwa rozkazy. Załączenia oświetlenia w sobotę o godzinie 12:18. Wybieramy, co ma być zrobione, włącz czy wyłącz, dzień tygodnia i godzinę. Po wybraniu wszystkich danych dwunasta osiemnaście żeby zdążyć, czyli jeszcze raz OK, zapisz i wczytaj do PCZ. Zbliżamy telefon. I wszystko mamy już potwierdzone. Zaczekajmy chwilę. Program, który ustaliliśmy, zaraz będzie realizowany. Czyli załączenie oświetlenia o godzinie 12:18 w sobotę. Dodamy następny program, który wyłączy lampę w sobotę o godzinie 12:19. To samo, wybieramy dzień tygodnia, co ma być zrobione, załączone czy wyłączone, godzinę. Potwierdzamy OK. Zapisz i zapisz do PCZ. Mamy komendy wyświetlane na telefonie, co mamy zrobić i potwierdzenie. I za chwilę lampa zostanie wyłączona zgodnie z ustalonym harmonogramem. Program daje wiele możliwości przeglądania, edytowania, usuwania. Możemy zmieniać tryb pracy z automatycznego na ręczny i odwrotnie.
symbol zegara znikł. I możemy za pomocą przycisku plus, minus załączyć i wyłączyć. Powrót do pracy automatycznej. I już wszystko wróciło do poprzedniego stanu. Dane techniczne zegara sterującego programowalnego PCZ521. Pokażę jeszcze, jak wymienić baterię. Jeżeli taka potrzeba zajdzie, należy podważyć zaczepy z boku, zdjąć górną część obudowy. W środku znajduje się bateria. Należy podważyć zaczep baterii delikatnie. Bateria lekko wychodzi z uchwytu. Przypominam, jest to bateria CR2032. Wkładanie baterii też nie nastręcza trudności. Montujemy wkład do obudowy. Jedynie co będzie trzeba zrobić po wymianie baterii, to ustawienie od nowa daty i czasu. Rozkazy zapisane w pamięci zostają zachowane. Myślę, że dość wyczerpująco omówiłem temat sterownika programowalnego PCZ521. W kolejnych filmach poznamy jeszcze wiele ciekawych urządzeń. Także zachęcam do subskrypcji kanału, do komentowania, do pozostawienia łapki w górę, jeżeli się podobało, jeżeli się nie podobało, łapki w dół, do zadawania pytań. W miarę możliwości postaram się odpowiedzieć na każde z zadanych pytań. Dziękuję za uwagę.